Więc pytanie brzmi, jak długo jesteśmy w stanie ten kryzys przetrzymać, pracować nad realizacją swojego projektu, zanim po prostu najzwyczajniej w świecie nie będziemy mieli tej gotówki i po prostu zbankrutujemy. Witamy serdecznie w nowym odcinku programu Efekt Motyla. Paweł Motyl i Piotr Wiśniewski. Widzimy się w czwartym odcinku. Dziękujemy ogromnie za duże zainteresowanie. Nasz pierwszy odcinek dzisiaj przeskoczył 1000 odbiorców. Wierzymy, że jesteśmy dosyć wąskim kanałem informacyjnym, więc 1000 odbiorców to jest też fajny wynik. Bardzo gorąco Was dalej zachęcamy do tego, żebyście mówili nam, co Wam pasuje, co Wam nie pasuje, o czym chcielibyście rozmawiać. Coraz więcej tych wrzutek mamy, staramy się na nie odpowiadać. No i mam nadzieję, że będziecie z tego usatysfakcjonowani. Kilka komentarzy na początku. Tak, ja również liczę na to, że będziemy coraz bardziej precyzyjnie trafiali w to, co jest dla Was tak naprawdę istotne w tych niełatwych dniach. Przy okazji pozwolę sobie wrócić do poprzedniego odcinka, kiedy pozwoliliśmy sobie powiedzieć, że nie będziemy się podejmowali roli ekspertów od rynków kapitałowych i że jeżeli ktoś dzisiaj mocno idzie w prognozowanie czegokolwiek, to te prognozy trzeba mieć świadomość, że będą obarczone dużym ryzykiem i prawdopodobnie równie dużym błędem. Dość powiedzieć, że sami zobaczcie, co się stało na amerykańskim rynku kapitałowym po serii spektakularnych zjazdów we wtorek, w dniu publikacji naszego poprzedniego odcinka. Dow Jones przemysłowy zaliczył z kolei największy wzrost w historii notowań, ponad 11% w górę. W którą stronę to dalej się będzie toczyło? Ja jeszcze raz powtórzę, konia z rzędem temu, kto wie. Tak, nie będziemy tego komentowali pewnie jeszcze dłuższy czas. Miejmy nadzieję, że rynki prędzej czy później się ustabilizują. No i wtedy będziemy mogli o tym porozmawiać swobodniej. Z informacji dzisiejszych Francja ogłosiła, że kolejne 4 tygodnie będzie stała, więc w takich tak turbulentnych sytuacjach trudno o tym mówić. I tu z kolei komentarz z mojej strony. Byliśmy zachęcani do tego, żeby komentować sytuację polityczną. Jasno z Pawłem mamy stanowisko bardzo klarowne. Nie komentujemy sytuacji politycznej. W naszym programie o tym nic nie usłyszycie. Niech inni się tym zajmują, ci, którzy się czują bardziej kompetentni. Tak, to taka ważna zasada, nie będziemy się wypowiadali na tematy, na których się po prostu nie znamy, a Piotrze, nie wiem jak ty, ja na polityce nie znam się kompletnie. Co, każdy Polak ponoć się zna, ale ja nie, bardzo rzadko je w ogóle podejmuję. Zajmujemy się tematami związanymi z przywództwem, zarządzaniem organizacjami, strategiami, budowaniem zespołu, zarządzaniem zmianą i myślę, że jak się nad tym skupimy, to ten czas, który zaproponujemy naszym słuchaczom, będzie najbardziej efektywnie spędzony. Dokładnie tak. I wiesz, dołożyłbym do tej listy, którą wymieniłeś przed chwilą, temat, którym myślę, warto się nad nim dzisiaj pochylić. Temat efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, kapitału ludzkiego i naszej efektywności osobistej, bo ze względu na to, że nam się bardzo mocno zmieniają reguły gry, można powiedzieć, w związku z tym też sposób, w jaki wykorzystujemy tych ludzi, którzy dla nas pracują, ich kompetencje, ich umiejętności, on też powinien się nieco zmienić. Od razu prowokacyjne pytanie, wiesz, ostatnio jak prowadziłem warsztat z efektywności osobistej, miałem swojego uczestnika, który wsadził trochę kij w mrowisko i powiedział, że dla niego w ogóle efektywność osobista to taki trochę wydumany termin, którym się posługujemy, kiedy chcemy powiedzieć tak naprawdę o tym, czy człowiek potrafi wykonać swoje zadanie, czy niekoniecznie. Jak ty widzisz efektywność osobistą? Stoisz bardziej po jego stronie, czy masz swoją definicję? To ja myślę, że to jest fajne właśnie w naszym tandemie, że ty dużo częściej stoisz po stronie konsultacji i trenerstwa, ja dużo więcej swojego życia spędziłem po stronie zarządzania. I dla nas efektywność, dla ludzi szczególnie z produkcji, a ja pochodzę z automotywu, gdzie efektywność jest takim słowem, od którego zaczynamy dzień i kończymy, bo tylko procesy szalenie efektywne są w stanie być konkurencyjnym na rynku. Więc efektywność jest bardzo ważnym słowem. Słuchaj, efektywność, jak ja efektywność postrzegam, definiowana jeszcze, pamiętam w czasie swoich studiów, tą definicję do głowy mi wbito, to jest albo najlepsze wykorzystanie swoich aktualnych zasobów, albo osiągnięcie możliwie dobrego wyniku z wykorzystania właśnie tych zasobów, albo bazując na celu, który trzeba osiągnąć, no, trzeba go osiągnąć minimalnym poziomem zasobów.
Ja wiem, że to się wydaje masło maślane, natomiast no, w koncepcji pracy operacyjnej to założenie jest bardzo ważne. Więc ja wierzę głęboko w to, że każdy z nas ma określoną ilość zasobów. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, nawet w tej formule pracy zdalnej albo ograniczonych mocy produkcyjnych, i musimy zadać sobie pytanie, jak najlepiej ten czas, dostępne środki i finansowe, i każdego typu innego typu środki jesteśmy w stanie zaprzęść do tego, żeby osiągnąć możliwie dobre cele. Daleko byłem? Moim zdaniem trafiasz w sedno tego ujęcia, nazwijmy to statycznego, tu i teraz, bo faktycznie najczęściej efektywność wykorzystania zasobów w zespole rozpatrujemy pod kątem celu, nad którym właśnie teraz pracujemy. Ja w zasadzie mogę dorzucić do tego tylko jeden jeszcze element, o którym niestety często zapominamy, a dzisiaj stawiam tezę, będzie miał szczególne znaczenie i być może to jest to miejsce, gdzie powinniśmy przemodelować trochę sposób myślenia o ludziach, którzy dla nas pracują, ich kompetencjach. Mianowicie efektywność osobista rozumiana również w kategoriach rozwoju kompetencji i umiejętności pod kątem przyszłości. Czyli na ile dobrze wykorzystujemy ten czas, który jest nam dany, nie tylko po to, aby osiągnąć cel tu i teraz, ale też żeby zbudować pewne kompetencje i indywidualne, i zespołowe na działania, które dopiero nadejdą. Zresztą jak swojego czasu zbudowałem taki model koncepcyjny, który pokazuje, jak w 4 kolejnych krokach rozwija się nam efektywność osobista i w zasadzie można to przyłożyć do każdego zawodu i do każdego sektora w każdym biznesie. Otóż wyobraź sobie sytuację, wychodzisz ze studiów, skończyłeś jakąś tam uczelnię wyższą, a masz głowę nabitą pewnymi teoretycznymi bardziej niż praktycznymi koncepcjami i w pierwszym okresie twojej kariery zawodowej efektywność osobista sprowadza się tak naprawdę do tego, jak dobrze alokujesz swój czas, energię, jak dobrze wybierasz priorytety, na ile dobrze żonglujesz, wiesz, tymi wszystkimi piłeczkami, które ci wrzuca życie zawodowe. I jeżeli potrafisz to dobrze opanowywać w tych pierwszych może latach swojej kariery, wygrywasz. Potem dochodzi do tego oczywiście to wszystko, co nazywamy rozwojem kompetencji i budowaniem ekspertyzy, czyli coraz bardziej praktyczna staje się ta twoja wiedza, coraz więcej umiejętności nabywasz, filtrujesz je przez kolejne, coraz trudniejsze sytuacje, w których uczestniczysz. No i to jest ta druga noga efektywności osobistej, którą dokładasz stopniowo do tego dobrego zarządzania energią, czasem i priorytetami. Trzeci filar z kolei to jest to, o czym w latach 90. zaczął mówić Daniel Goleman. Inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna. Jeżeli więc do tego pierwszego elementu związanego z alokowaniem czasu, energii, dokładasz element pod tytułem buduje swoją ekspertyzę i trzy, masz pewną wrażliwość społeczną i emocjonalną i potrafisz również regulować swoje zachowania i reakcje emocjonalne, uzyskujesz umiejętności społeczne, które zwiększają twoją efektywność. No i do niedawna było tak, że w zasadzie te trzy filary, to jest właśnie to ujęcie statyczne, tu i teraz, one wystarczały, żeby wygrywać. Coraz częściej natomiast mówimy o jednej rzeczy. Przy szybko zmieniających się regułach gry może się okazać, że te trzy filary to za mało. I tu się pojawia właśnie to ujęcie dynamiczne. Wrzucę ci taki cytat z Alvina Tofflera, wielkiego futurologa amerykańskiego, jeden z moich ulubionych cytatów, który wielokrotnie przytaczam. Toffler powiedział, że analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie potrafią czytać czy pisać, tylko ci, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i uczyć ponownie. I to jest właśnie ten czwarty filar efektywności osobistej, coś co nazywam efektywnością 4.0. Niezależnie od tych trzech wcześniejszych, czy mamy w sobie taki głód czegoś nowego, nawet niepotrzebnego nam być może dzisiaj, ale czegoś, co może się okazać bezcenne jutro, kiedy gwałtownie zmienią się reguły gry. Czy uciekamy z tej osłabionej strefy komfortu i szukamy nowego rodzaju wiedzy, umiejętności? Czy staramy się otwierać również na te światy, w których dotychczas czuliśmy się niekomfortowo, no bo nie były naszą podstawową kompetencją. I to jest dla mnie ten element swoistego głodu intelektualnego, głodu profesjonalnego, gdzie jeszcze, czego jeszcze powinniśmy szukać, jakie kompetencje rozwijać. Zresztą popatrz na to, jak się zmienia sytuacja. Popatrz na swoje doświadczenia biznesowe. Gdybyś dzisiaj miał zaproponować kompetencje i umiejętności, które twoim zdaniem będą unikatowe w nadchodzących miesiącach i latach, nad czym powinniśmy się pochylać? Wiesz co, to jest oczywiście fantastyczne pytanie, ja bym do twojego wywodu, ja myślę, że tutaj nasi słuchacze, nasi widzowie szybko się połapią, że my nie reżyserujemy naszych spotkań i taka ich też była koncepcja na samym początku, bo koncepcja, jak pamiętasz, zasadziła się na jednej naszej rozmowie, która pobiegła sobie w fajnym kierunku. Ja bym do tego, o czym mówisz, o tych czterech krokach rozwoju efektywności osobistej, dorzucił jeszcze jedną perspektywę. W momencie, kiedy zaczynamy pracować w organizacjach jako młodzi pracownicy najczęściej, to rozwijamy się w kierunku bycia ekspertem. Rozwijamy swoją osobistą doskonałość.
Później przychodzi taki moment, że zaczynamy awansować w strukturze organizacyjnej, na początku na te niższe, średnie szczeble kierownicze i rozwijamy tutaj te kompetencje, po pierwsze swoje eksperckie, ale zaczynamy uczyć się takiej bardzo podstawowej formuły pracy z innymi ludźmi. I tutaj ta zdolność empatii na przykład, czy zdolność intelektualnej, emocjonalnej inteligencji jest szalenie ważna. Jak już docieramy na górę, na szczyt struktury organizacyjnej, no to właśnie zaczynamy się zajmować dużo bardziej strategią, oglądamy się wokół siebie i dochodzimy do przekonania, że to wszystko to, co do tej pory wydawało nam się jasne, proste, bo przecież uczyliśmy się tych narzędzi bardzo dużo, nagle bardzo często jest zupełnie nieskuteczne. Więc ja bym powiedział tak, to w którym miejscu rozwoju naszej efektywności osobistej jesteśmy i nad czym warto dzisiaj pracować, też mocno zależy od tego, w jakim kroku rozwoju naszej kariery zawodowej jesteśmy. Na co dzisiaj warto zwracać uwagę? Wiesz co, ja myślę, że dzisiaj, no właśnie, w zależności od tego, gdzie jesteśmy w naszym rozwoju, warto jest pewnie się rozwijać, żeby pójść po prostu dalej. Jeżeli ktoś potrzebuje dzisiaj, tak jak powiedziałeś, kończy studia, to jest świetny moment na przykład na to, żeby koncentrować się na językach albo rozwijać się w tych obszarach, na które dzisiaj świat głośno krzyczy, czyli na przykład social media, budowanie grafiki, big data, praca na algorytmach. Jeszcze do niedawna, jak ktoś był tak zwanym gigiem, to był tym smutnym gościem z tylnej ławki albo pierwszej ławki matematyki, a dzisiaj się okazuje, że ci smutni gigowie no są CEO wielkich korporacji i się fantastycznie rozwijają albo budują startupy, które też zbierają szybkie finansowanie i fajnie się to dzieje. Także wiesz co, ja nie wiem, czy jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jakiego typu kompetencje dzisiaj można byłoby zbierać. Ja sobie zadaję to pytanie jako ojciec, mam dwie córki, 10 i 11 lat. Ja nie umiem im doradzić, jakiego typu kompetencje dzisiaj budowane dadzą im spokój życia i stabilność na przykład zarobkowania za lat 15 czy 20. Natomiast niewątpliwie nowych kompetencji trzeba szukać, trzeba je nabywać. Trzeba siebie pewnie challenge'ować, jakiego typu funkcje, kompetencje za ileś lat będą nam potrzebne. Jakie jest twoje podejście do tego? W jaki sposób nabywać nowe kompetencje, szukać nowych kompetencji? Myślę, że tutaj są przynajmniej trzy takie perspektywy, na które warto spojrzeć. Pierwsza sprawa, my jesteśmy bardzo często zakładnikami własnego sukcesu. Jeżeli faktycznie pracujecie już od pewnego czasu w biznesie, osiągnęliście mniejsze bądź większe sukcesy, to trochę jak ta stara piłkarska prawda, zwycięskiego zespołu się nie zmienia. Więc trzymamy się tych kompetencji, tych umiejętności i tego modus operandi, które nam ten sukces dawało. I stawiam tezę, że jest to piekielnie niebezpieczne, zwłaszcza w sytuacji, w takiej, jakiej jesteśmy dzisiaj. Najprawdopodobniej to, co dawało nam sukces w tej rzeczywistości, którą obserwowaliśmy przez ostatnie naście lat, nie będzie tym, co się będzie sprawdzało jutro. Więc to jest to trochę to toflerowskie oduczanie się, gdzie oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy nagle przestali na przykład znać jakiś język obcy, tylko żebyśmy przestali liczyć na to, że dzięki temu będziemy dalej wygrywali. Druga sprawa to jest pytanie, ok, to co w takim razie, w którym kierunku pójść? Na pewno rzeczy związane z technologiami, no to jest taki obszar, od którego już nie uciekniemy. To są te rzeczy, nad którymi, jak sam powiedziałeś, warto jest się pochylać. Natomiast znowu, czy to będzie big data, czy to będą algorytmy, tutaj się nie podejmuje. Chcesz coś dorzucić? Wejdę tobie słowo, bo myślę, że spostrzeżeniem ciekawym tutaj podkreślę to, o czym mówisz. Pewnie pamiętasz 15-10 lat temu w każdej wielkiej organizacji był dział IT, gdzie byli ludzie od tego, żeby komputery działały, żeby Excel działały, żeby jak coś nie działa, to zawołajcie IT. No i dzisiaj oglądamy się wokół siebie i dzisiaj IT nie jest od tego, żeby komputer nam działał, bo to jest nasza podstawowa kompetencja. Ja dzisiaj rozwijam platformę pracy robotów i dzisiaj od robotów są działy technologiczne, a my mówimy, hej, to też już się kończy, zaraz nie działy technologiczne będą od robotów, tylko ten robot sobie będzie pracował koło ciebie, a na przykład dział HR będzie musiał sprawić, żeby ludzie akceptowali taką formułę pracy i dla wszystkich to będzie ogromnie normalne. Także rzeczywiście tu podpisuję się dwoma rękoma. To, co 10, 15, 20 lat temu gwarantowało nam ogromny sukces, no w dzisiejszych czasach może już tak, już na pewno już nie będzie gwarantowało tego sukcesu. Dzięki Ci za ten komentarz, bo to dokładnie idzie w tym kierunku. Ja się uśmiecham, wiesz, bo ja z kolei w latach, pierwsza połowa lat 90. jako powiedzmy tam 19-20-letni chłopak miałem bardzo fajną kompetencję. Mianowicie świetnie czytałem atlasy samochodowe. Miałem jakąś taką dziwną cechę, że jak się wybieraliśmy z kumplami w podróż po Europie, to wystarczyło, że ja sobie rozłożyłem ten atlas, przekartkowałem tam trasę mniej więcej, którą mieliśmy jechać. Jakimś cudem, nie wiem jak to się działo, ale zapamiętywałem, wiesz, który zjazd z autostrady, gdzie skręcić i tak dalej. Domyślasz się, jak cenna jest to dzisiaj kompetencja. Jesteś bezużyteczny dzisiaj w tym zakresie.
No i widzisz, no i to jest właśnie to, że lepiej nie jest polegać długofalowo na kompetencjach, które nam dzisiaj dają sukces. Druga sprawa, szukajmy właśnie tych rzeczy, które w związku z rozwojem technologii, w związku z rozwojem świata są istotne. Ale trzecia, najcenniejsza, zbudujmy w sobie taką właśnie pokorę połączoną jednocześnie z głodem intelektualnym. Bądźmy pokorni wobec naszych dzisiejszych kompetencji, mając świadomość, że one też któregoś dnia mogą zaniknąć w sensie ich znaczenia, ale bądźmy cały czas właśnie głodni czegoś nowego, bo to ciągłe poszukiwanie moim zdaniem będzie dawało szansę wygrywania. I od razu wrzucę ci jedną rzecz. Zauważ, że paradoksalnie, ale kryzys, w którym jesteśmy, to jest świetny moment na zrobienie takiego ćwiczenia i dla nas samych, i dla naszych zespołów, z którymi pracujemy, czy których członkami jesteśmy. Bo ten kryzys, jakkolwiek by nie wyglądał dzisiaj przerażająco, i mówię tutaj zarówno o samej pandemii, jak i o tym, co w sensie ekonomicznym może za chwilę się wydarzyć, to jest wydarzenie, które brutalnie wzięło nas, wiesz, za przysłowiową koszulę i wyciągnęło ze strefy komfortu. I to jest ten moment, gdzie warto jest wykorzystać taki wyświechtany frazes, który mówił: pamiętaj, że w strefie komfortu nie ma wzrostu, a we strefie wzrostu nie ma komfortu. Więc my już wyszliśmy z tej strefy komfortu, zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten niedobry czas wykorzystać jako szansę wygenerowania paliwa na ten wzrost. Wzrost dla siebie indywidualnie, wzrost dla naszych zespołów i wzrost wreszcie dla całej organizacji. I żeby tutaj od razu pokazać kilka przykładów, co można zrobić, zaczynając od tej perspektywy indywidualnej. Wiesz, sztuka kreacji czy myślenia niesztampowego, ona zaczyna się czasami od zupełnie banalnych historii. Neuronauka pokazała na przykład, że jeżeli siedzisz na przykład cały dzień w takiej pozycji jak ty przed tą swoją wspaniałą biblioteczką, to jeżeli chcesz teraz się zająć innym typem aktywności intelektualnej, zrobić coś bardziej kreatywnego niż tylko dialog ze mną, powinieneś się przesiąść. Zmień sobie fizyczne otoczenie, w którym działasz, bo nawet taki prosty bodziec jest bodźcem dla twojego mozgu, żeby zacząć myśleć niesztampowo. Druga sprawa jest też taka, jeżeli wykonywałeś przez długi okres czasu jakiś typ aktywności intelektualnej, to pamiętaj, że stało się to kosztem niektórych połączeń synaptycznych w swoim mózgu, tych, które nie były wykorzystywane dokładnie w tym czasie. Więc warto jest na przykład po całym dniu intensywnej pracy przed komputerem, pracy na przykład o charakterze analitycznym, zrobić chociaż przez kilkanaście minut wieczorem coś z zupełnie innej bajki. Grasz na jakimś instrumencie, zagraj. Śpiewasz, zaśpiewaj. No wcześniej ewentualnie zatykając uszy swoim domownikom. Zagraj w jakąś grę komputerową, jeżeli to jest akurat twój obszar zainteresowania. Skoncentruj się nad książką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnia rzecz, poszukaj właśnie tego czegoś nowego, poszukaj tej nowej wiedzy i notabene, jak dojdziemy za chwileczkę do rekomendacji na koniec, to pozwolę sobie wrzucić kilka takich miejsc, gdzie w necie wydaje mi się warto jest tej wiedzy szukać. Jeśli mogę, to wrzucę ci jeszcze jedną historię, bo też jestem ciekaw twoich doświadczeń biznesowych, ale ja historię ci wrzucę ze środowisk militarnych. Bo nie uwierzysz, ale tak, nas spotkał teraz kryzys, na co nie mieliśmy wpływu, nad czym nie mamy kontroli. Ale w środowiskach wojskowych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, bardzo często generuje się takie właśnie sztucznie wykreowane czarne łabędzie po to, żeby ludzi wybijać ze strefy komfortu. I piękną historię opowiedział mi generał Bernard Banks. To jest człowiek, który przez wiele lat był trenerem, był wojskowym przez wiele lat, później był trenerem przywództwa na Akademii Wojskowej West Point, a teraz jest profesorem przywództwa na Kellogg School of Management. I on powiedział rzecz taką: wszystkie służby specjalne amerykańskie mają ćwiczenie, które nazywają exercise within an exercise, czyli ćwiczenie w ćwiczeniu. Czyli kiedy przygotowuje się taki oddział, dajmy na to Navy SEALs, do jakiejś operacji, a oczywiście w warunkach ćwiczebnych, to oddział nie wie, że architekci, którzy ują całe to ćwiczenie, zaszywają w tym wszystkim parę czarnych łabędzi. Oni się domyślają, że coś takiego nastąpi, no bo jednak od pewnego czasu to się dzieje, ale nie mają bladego pojęcia, co się wydarzy. I nagle w trakcie ćwiczenia, w najbardziej niespodziewanym momencie, dzieje się coś, co jest radykalnie nieprzewidywalne i wymusza na całym zespole błyskawiczną reakcję i zmianę, wykorzystanie kompetencji, które zespół posiada w zupełnie inny sposób. To jest właśnie to, co nas w pewnym sensie spotkało teraz biznesowo w sposób niekontrolowany. Armia amerykańska ćwiczy to w warunkach treningowych od dawna. A jak sobie z tym biznes radzić? Spotkałeś się z jakimiś ciekawymi case'ami?
Tak, wiesz co, ja jak wiesz, prowadzę firmę konsultingową, która zajmuje się tym, że właśnie staramy się zarządzać w kryzysach. Przez długi czas to było na naszych materiałach reklamowych, że radzimy w kryzysach. Co ciekawe, większość narzędzi, które, no dobrze, część z nich się dalej da zastosować, część już nie. Natomiast historia, którą postanowiłem tobie opowiedzieć, to jest historia, która się wydarzyła wczoraj, bo opowiadanie historii sprzed 15 czy 20 lat może być zupełnie nieadekwatne. Otóż wczoraj jako członek rady nadzorczej spółki Talent Alpha, takiego polskiego startupu, na którym na innych programach na nich dosyć często opowiadam, jak macie ochotę poznać historię, zapraszam do takiego mojego programu, podcastu 20 Piętro, gdzie Przemek Berendt, CEO, co-founder tej firmy, tego startupu, dokładnie opowiada o tym, jak on powstał. Talent Alpha, dosyć głośny w Polsce projekt, dostał kilka nagród, w tym na przykład nagrodę najlepszego HR-owego startupu na świecie na paryskim Unleashu kilka miesięcy temu. W każdym bądź razie to jest firma, która powstała 2 lata temu. Pomysł jest taki, że dzisiaj zaczynamy mieć wszystko w usłudze, wszystko w chmurze, więc prędzej czy później taki talent pool, osoby, które mają określone kompetencje, tak, że będziemy mieli ich kompetencje opisane precyzyjnie i na ten temat będą one dostępne w chmurze, do projektów będziemy mogli ich zakupować. Więc Talent Alpha od kilku miesięcy bardzo agresywną politykę marketingową prowadzi na świecie. No i ta cała historia, która się teraz wydarzyła, spowodowała, że tak, pomysł marketingowy idzie zupełnie do śmieci, no bo żadnych konferencji fizycznie nie ma, więc walka o nagrody, pokazywanie się praktycznie nie działa, więc marketing idzie do śmieci. Druga rzecz, konkretne założenia co do sprzedaży. No słuchajcie, wszystko poszło on hold. Ci, którzy są w biznesie, praktycznie zupełnie zamrozili swoje operacje, budżety są zatrzymane, nie wiadomo jak długo będzie to trwało, nie wiadomo co dalej będzie, w związku z czym dzisiaj akcje sprzedażowe praktycznie totalnie stoją, więc panowie w startupie, którzy muszą szybko pokazywać kolejne KPI-e, też mówią, no dzisiaj nie ma co zakładać, że cokolwiek się wydarzy. Dalej, to są firmy, startupy, to są firmy, które są dalekie od momentu, kiedy osiągają break-even point, innymi słowy są niedochodowe. Więc pytanie brzmi, jak długo jesteśmy w stanie ten kryzys przetrzymać, pracować nad realizacją swojego projektu, zanim po prostu najzwyczajniej w świecie nie będziemy mieli tej gotówki i po prostu zbankrutujemy. Więc mniej więcej 5 dni temu szef Rady Nadzorczej wpadł na pomysł, że czas jest zrobić szybką akcję, odnaleźć się w tej rzeczywistości. Wysłał do Rady Nadzorczej i do zarządu konkretny list, który mówił, przeanalizujmy schematy działania i scenariusze. Zarząd oczywiście pracował już nad tym wcześniej. Natomiast wczoraj odbyliśmy posiedzenie Rady Nadzorczej blisko 3 godziny. Ja powiem tobie, że byłem w ogromnym szoku. Bo co zobaczyłem? Zobaczyłem, że to wszystko, o czym ty mówisz, czyli te 4 kroki efektywności osobistej się tam znajdują. Po pierwsze, to jest zespół, który jest ogromnie doświadczony. Oni są ogromnymi ekspertami. CEO wcześniej był w zarządzie międzynarodowej korporacji, łącznie z tym, że wprowadzają na nowojorską giełdę, więc ma fajne doświadczenia globalne. Wszyscy są po świetnych studiach, więc jakby ich kompetencje są super. Z drugiej strony, wiesz, niewiarygodne jest to, jak oni dużo czasu poświęcają na to, żeby te informacje zbierać. Przemek, który jest CEO, jest także absolwentem Harvardu. Zostaliśmy przez Harvard zaproszeni do takiej akcji. Wyobraź sobie, że 2000 ludzi, absolwentów Harvardu, zgłosiło się do tego, żeby brać teraz udział praktycznie codziennie w edukacji online, gdzie zadaje się pytania uczestnikom, którzy odpowiadają odnośnie swoich na przykład oczekiwań, w którą stronę rynek pójdzie, jakie będą zmiany. Więc Przemek zbiera te kompetencje i to jest ten drugi filar, o którym mówisz. Z drugiej strony powiem tobie, że w czasie tej pracy nad zmianą strategii ogromny element emocjonalnej dorosłości się pojawił. No bo wiecie, z jednej strony można powiedzieć, okej, tniemy wszystkie koszty. No tak, ale cięcie wszystkich kosztów oznacza, że rozwalamy, burzymy w ogóle teamwork. Okazuje się, że nasi klienci też się od nas pewnie odwrócą, nasze zespoły się od nas odwrócą, więc ten komponent inteligencji emocjonalnej jest i samokontroli, i samoświadomości jest szalenie istotny. No i na koniec dnia, słuchaj, jak zobaczyłem prognozę, która mówi, czy analizę, która mówi, w 2008 roku rynek zachował się tak, w krótkim okresie, w średnim, w długim, tutaj cięto takie koszty, tutaj tak, nasi klienci najprawdopodobniej, analiza wariantowa, kluczowa rzecz w tego typu sytuacjach. Robimy warianty, które mówimy, ok, jak się wydarzy to, jak się wydarzy to. Dalej zrobiliśmy analizę finansową najzwyczajniej, finansowy crash test. Co się wydarzy, jeżeli taka sytuacja będzie miała 6 miesięcy, będzie trwała i co się wydarzy, jeżeli na przykład rynek w wyniku tego rzeczywiście wpadnie w recesję i spadną nam przychody o jakieś procenty i tak dalej, i tak dalej. Więc zrobiliśmy, słuchaj, całą strukturę analizy
scenariuszowej, która pokazała, jakiego typu działania są bardziej, mniej prawdopodobne, i przygotowaliśmy na ten temat rekomendacje, które jasno mówią: na ten moment działamy w ten sposób, ale za 2 tygodnie, za 4 tygodnie będziemy na nowo patrzyli na tą sytuację, patrzyli na nasze scenariusze, albo będziemy przechodzili z jednego na drugi, albo będziemy ewoluowali nowe. Więc słuchaj, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak polskie firmy, słuchaj, jesteśmy w tym biegu drugi tydzień tak naprawdę. Nie jesteśmy 8 miesiąc, jesteśmy drugi tydzień i widać już, że firmy potrafią w tej strefie, poza strefą komfortu, budować swoją własną strefę komfortu i czują się w tej zmianie coraz lepiej. Oczywiście mówię o małych firmach, bo dużym firmom na pewno z dużo większą trudnością to przyjdzie, ale myślę, że tutaj też trochę rad byśmy mieli, jak w dużych firmach prawidłowo budować analizy scenariuszowe, jak komunikować, jak zarządzać tymi emocjami, jak pracować nad strategiami. Myślę, że to wszystko może być dla nas jeszcze bardzo ciekawe i przejdziemy przez to przez najbliższe tygodnie. No ja właśnie myślę, że to może być całkiem dobry temat na kolejny odcinek, bo dotknąłeś tutaj jednego z tych zagadnień, które podejrzewam, że są istotne z punktu widzenia każdej wielkości biznesu i każdego sektora, o czym byśmy nie mówili, każdego też etapu rozwoju firmy. Słuchaj, to co, to na deser jeszcze może jakieś rekomendacje, co wrzucasz? Ja na dzisiaj, ponieważ wzięliśmy się za efektywność osobistą, ja dzisiaj polecam taką książkę Get Things Done. Ona także jest wydana po polsku. Świetna książka, ona mi wpadła w ręce ładnych kilka lat temu, jak miałem takie wrażenie, że nie ogarniam rzeczywistości wokół siebie, i tak samo moi pracownicy ciągle mówili, że są strasznie zarobieni i się nie wyrabiają. To jest książka, która proponuje nam posprzątanie świata wokół nas, w pewien konkretny system, kilka takich technicznych, fajnych porad, które mają sprawić, że prawidłowo określamy priorytety, skupiamy się na nich, alokujemy czas. Ona wszystkim zasadza, ten pomysł zasadza się na tym, żeby zrobić taką mapę okoliczności, wyzwań, zadań. Ja kiedyś próbowałem zrobić taką mapę, zajęło mi to 5 godzin, leciałem nad Atlantykiem, tam nie ma dużo zajęć w tej sytuacji, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę i mówi, no nie wyrabiam się w tym moim życiu, czas to posprzątać, ja polecam gorąco lekturę tej książki albo nawet filmów na YouTubie, bo tam już wszystko w necie na ten temat znajdziemy, ta książka bardzo dawno była opublikowana, więc dużo materiałów już dzisiaj przeciekło z niej. To jest moja rekomendacja na ten tydzień. No, jeden komentarz wcześniej. Ja na pewno wrócę do książki, którą zaproponowałeś, bo czytałem ją też wiele lat temu, a pamiętam, że to wyjątkowo mocna pozycja. Ja natomiast, tak jak sygnalizowałem kilka minut temu, zachęcam Was, wyjdźcie poza świat biznesu i odświeżcie sobie głowę kursami online z zupełnie, zupełnie innych dziedzin. Przykładem takiego portalu jest Coursera.org. Super miejsce, kilka tysięcy różnych kursów, od inżynierii genetycznej zaczynając, a na astronomii chociażby kończąc. Warto jest się na chwilę oderwać od biznesu i odświeżyć sobie umysł takimi właśnie odległymi na pozór tematami. Słuchaj, może zapytamy naszych widzów o to, kto jakie ciekawe kursy tam skończył i może coś może nam polecić. Słuchajcie, wrzucajcie koniecznie. Jeżeli jest coś szczególnie mocnego, chcemy to usłyszeć. Do zobaczenia w następnym odcinku w przyszłym tygodniu, we wtorek o godzinie 12. Dziękujemy serdecznie.